Witam Państwa w imieniu firmy Statsoft Polska na webinarium poświęconym analizie regresji. Ja nazywam się Tomasz Cyguła, jest ze mną Paweł Januszewski, który poprowadzi główną część dzisiejszej prezentacji. Dzień dobry. Podczas webinarium przedstawię Państwu w skrócie profil firmy Statsoft Polska oraz nasze oferowane rozwiązania. Następnie kolega Paweł zaprezentuje Państwu budowę modeli regresji liniowej. Przez cały czas trwania webinarium oczywiście można zadawać pytania, wykorzystując funkcję czatu. Na wybrane z nich odpowiemy podczas sesji pytań i odpowiedzi po zakończeniu webinarium, także gorąco zachęcam do pozostania z nami do końca spotkania. Statsoft Polska już od ćwierć wieku świadczy usługi związane z analizą danych oraz zapewnia kompleksowe rozwiązania analityczne. W 2019 roku staliśmy się częścią dużego koncernu, dzięki czemu możemy dotrzeć stworzonymi rozwiązaniami do szerszego grona klientów obejmującego całą Europę. Nasza firma ma szeroki obszar działalności, świadczymy pełne wsparcie w zakresie analizy danych poprzez dostarczanie oprogramowania Statistica, tworzenia specjalizowanych dodatków do Statistica. Oferujemy oprogramowanie typu Spotfire, Streaming Data Virtualization, stanowią narzędzia do wizualnej, strumieniowej analizy danych również w chmurze. A oprócz tego tworzymy dedykowane systemy analityczne do gromadzenia i analizy danych, które możemy dowolnie dostosować do wymagań klientów. Ważną częścią naszej oferty są również szkolenia oraz konsulting. Wspomnę teraz o Statistica, czyli najpopularniejszym w Polsce oprogramowaniu do statystycznej analizy danych. Przede wszystkim zapewnia ono pełny zakres metod statystycznych i data mining, również do wspomagania machine learning oraz data science. Korzystanie ze Statistica jest intuicyjne, co sprawia, że mogą z niego zarówno korzystać początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy. Natomiast na łatwość wykonywania analiz wpływa przestrzeń robocza, czyli taki wizualny schemat przepływu analizy, który jest standardowym rozwiązaniem we wszystkich pakietach Statistica. Oferujemy licencje Statistica czasowe, zarówno w wersji pojedynczych użytkowników, jak i akademickie. Mówiąc o licencjach akademickich, to najkorzystniejszym, a co za tym idzie najpopularniejszym wśród uczelni oraz instytutów naukowych rodzajem licencji są specjalne licencje akademickie Site License. Przede wszystkim posiadają one bardzo bogaty zestaw dostępnych metod analizy, zapewniają dostęp do programu dla pracowników i studentów uczelni również na komputerach domowych, co stanowi duże wsparcie dla nauki zdalnej online. Licencje te przeznaczone są standardowo dla całej uczelni lub wydziału, tudzież instytutu oraz cechują się bardzo korzystnymi warunkami finansowymi. Każda z licencji Statistica może zostać rozbudowana o specjalizowane rozszerzenia, które tworzy i stale rozwija Statsoft Polska. Te specjalistyczne programy znacznie zwiększają funkcjonalności oprogramowania Statistica, jak i przyspieszają wykonywanie analiz. Z pewnością należy tutaj wymienić zestaw Plus, najbardziej uniwersalny i szeroko stosowany przez naszych klientów zbiór dodatkowych analiz i wykresów. Kolejne rozszerzenia to zestaw medyczny, charakteryzujący się zbiorem metod przydatnych w medycynie, oraz zestaw kliniczny, który stanowi naszą nowość, umożliwia badanie równoważności leków. W odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu stworzyliśmy również zestaw farmaceutyczny oraz zestaw laboratoryjny. Mają one za zadanie automatyzację rutynowych czynności analityczno-raportowych. Oprócz tego posiadamy w ofercie narzędzie do obliczenia scoringu, a także popularny zestaw dla analiz marketingowych i rynkowych, który przyspiesza proces opracowywania wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem badań ankietowych. Zestaw przyrodnika natomiast umożliwia łatwe przeprowadzanie doświadczeń hodowlanych i związanych z uprawami. Zapraszam Państwa oczywiście na naszą stronę internetową w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie tych rozszerzeń.
Nasza firma oferuje szeroki zakres szkoleń analizy danych i obsługi oprogramowania Statistica. Szkolenia występują w formie zarówno otwartej, zgodnie z terminarzem, oraz zamkniętej na zamówienie. Szkolenia zamknięte wyróżnia natomiast możliwość dostosowania ich programu do wymagań zamawiającego, czy też przeprowadzenie na danych klienta. Wysoki poziom szkoleń potwierdziło wielu ich uczestników w licznych referencjach. Na slajdzie widzą Państwo tylko niektóre z nich. Docenia się nas m.in. za dużą wartość merytoryczną, łatwość przekazywania danych oraz profesjonalizm. Korzystając z okazji, zapraszam szczególnie Państwa na następujące szkolenia, których tematyka jest powiązana z dzisiejszym webinarium. Najbliższe takie szkolenia to prognozowanie i analiza szeregów czasowych w dniach 20-21 maja, analizy wielowymiarowe 5-6 sierpnia, czy praktyczne zastosowania technik regresyjnych w Statistica 8-9 września. To tylko niektóre z oferowanych przez nas kursów. Po informacji o reszcie spośród ponad 60 tematów szkoleń zapraszamy na naszą stronę internetową statsoft.pl, gdzie znajdą Państwo również aktualny terminarz. Z niemałymi sukcesami świadczymy również usługi konsultingowe, gdzie wspieramy na wszystkich etapach realizacji projektów analitycznych. Projekty te mogą być finansowane z różnych źródeł. Bardzo zachęcam do skorzystania z naszej pomocy. Drodzy Państwo, to wszystko, co chciałem Państwu przekazać w tej części webinarium. Oddaję teraz głos Pawłowi Januszewskiemu. Na początku krótkie, zwięzłe wprowadzenie do zagadnienia regresji. Opowiem, na czym ona polega, jakie przykładowe problemy można za jej pomocą analizować. Także podam takie przykładowe zagadnienia. Wprowadzę podstawowe pojęcia, postaram się Państwu trochę przybliżyć. I też wyjaśnię, skąd się w nich bierze losowość, czyli taka pewna nieprzewidywalność, w związku z czym do analizy takich zagadnień wykorzystuje się przede wszystkim narzędzia z dziedziny statystyki, a nie innej gałęzi nauk matematycznych. Następnie po tym wprowadzeniu przejdziemy do oprogramowania Statistica i tam pokażę budowanie dwóch rodzajów modeli. No i to oczywiście omówię wyniki. Przygotowałem dla Państwa dwa zbiory danych, prosto mówiąc mniejszy i większy. Na tym mniejszym zbiorze danych zbudujemy model regresji liniowej prostej, zaś na większym zbudujemy wiele modeli regresji liniowej wielorakiej. Też jako się porównamy, zobaczymy, czym się różnią. I potem będzie czas na pytania i odpowiedzi. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, zobaczymy, ile ich będzie. Czym jest analiza regresji? Takie podstawowe pytanie na początek. Proszę bardzo, żebyśmy spojrzeli na te przykładowe dane tutaj po prawej stronie. W zasadzie no, każde takie dane nadające się do analizy danych powinny być w takim układzie lub dadzą się sprowadzić do takiego układu. Czyli jakiego? Prostokątnej tablicy z różnymi elementami. Większość z nich to są po prostu liczby. Pozostałe z nich to pewne nazwy, symbole, ogólnie mówiąc elementy nieliczbowe. I każda kolumna w tej tablicy odpowiada pewnemu
czynnikowi. Tak, jeżeli tam są liczby, no to mówimy o czynniku ilościowym, czynniku liczbowym. Jeżeli tam jest co innego, pewne nazwy lub też można powiedzieć etykiety tekstowe, to wtedy jest mowa o czynniku jakościowym, nominalnym. Tak, kolumny odpowiadają czynnikom, zaś wiersze odpowiadają poszczególnym obserwacjom. One są też zwane przypadkami, dlatego tutaj tak to jest podpisane. Czyli każdy wiersz, każdy przypadek w tym zbiorze danych o takim układzie, który jest już gotowy do analizy, każdy taki przypadek jest podstawową jednostką naszych danych. Co oznacza, że te kolejne wartości odpowiadają sobie. To znaczy, że obserwacja pierwsza, dla obserwacji pierwszej czynnik pierwszy przyjął taką wartość, jaką widzimy, 1,34 i tak dalej. Mogą tu też występować braki danych, czyli widnieć będą dla nich puste komórki. Nie dla wszystkich przypadków, nie dla wszystkich obserwacji możemy być w stanie sczytać te wartości. Także braki danych to jest coś dopuszczalnego, no ale oczywiście chcielibyśmy ograniczyć ich występowanie. No i teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. W analizie regresji nie badamy dowolnych powiązań między wszystkimi czynnikami naraz, tylko wyróżniamy pewien czynnik ilościowy, czynnik liczbowy. Będziemy o nim mówić zmienna zależna, zmienna modelowana i będziemy go oznaczać za pomocą Y. Natomiast wszystkie pozostałe czynniki, no lub pewien ich podzbiór, będą jakby po drugiej stronie. Tak to i będziemy je nazywać najczęściej predyktorami. Tak, żeby zaznaczyć, że one są, że one wpływają na zmienną zależną, tą wyróżnioną. Jeżeli jest mowa o regresji, no to ta zmienna zależna powinna być ilościowa, bo jeżeli byłaby jakościowa, to wtedy to jest tak naprawdę klasyfikacja. No tutaj ci z Państwa, którzy się spotkali z regresją logistyczną, no to wiedzą, że tam modelujemy wpływ różnych czynników na zmienną jakościową, czyli w świetle tego, co powiedziałem, to jest klasyfikacja, no ale to się nazywa regresja logistyczna. Mniejsza z tym, tutaj się już skupimy na przypadku zmiennej zależnej ilościowej, liczbowej. Zaś predyktorami mogą być zarówno zmienne ilościowe, jak i jakościowe. No, obecnie metody regresyjne są jednym z najpowszechniej wykorzystywanych narzędzi statystycznych do analizy danych składających się z wielu czynników, no i też są jednym z najbardziej użytecznych takich narzędzi. Przykładowe zależności. Tak, czyli takie zależności, które moglibyśmy modelować za pomocą technik regresyjnych. Pierwszy przykład. Wpływ na wartość ciśnienia skurczowego różnych czynników. Tutaj je podzieliłem na dwie grupy, takie ilościowe i jakościowe. Wśród ilościowych no to są wiek, masa ciała, wysokość zarobków, spożycie kofeiny. Pewnie wszyscy się zastanawiają, dlaczego wysokość zarobków, a nie coś takiego bardziej, powiedzmy,
o charakterze medycznym. Wysokość zarobków, nie wiem, czy ma wpływ na ciśnienie. Może mieć jakiś słaby, pośredni wpływ, na przykład w zależności od zarobków inaczej się odżywiamy, no a przecież odżywianie przekłada się na to, jakie mamy ciśnienie krwi. Czyli tutaj chcę zasygnalizować, że często pewne czynniki, które byśmy na początku tak od razu pominęli, nie włączylibyśmy ich do modelu, nie wzięlibyśmy ich pod uwagę, mogą mieć istotny wpływ. Być może jakiś niewielki, ale jednak istotny statystycznie. No i też w drugą stronę, na odwrót. Spodziewamy się, że coś ma wpływ, a potem okazuje się, że to nie jest istotne. Przechodząc do drugiej grupy czynników, czyli tych jakościowych, to tutaj mamy płeć, palenie, w sensie taka zmienna zero-jedynkowa, czyli osoba pali, nie pali, poziom wykształcenia, historia rodzinna związana z nadciśnieniem i chorobami układu krążenia. Drugi przykład, przełożenie na cenę metra kwadratowego mieszkania następujących wielkości ilościowych, no to tak, powierzchnia mieszkania, odległość od centrum, liczba pokoi, czyli to są predyktory ilościowe, a predyktorami jakościowymi mogą być rodzaj osiedla, czyli nowe lub stare, lub na przykład kamienica, standard niski, średni, wysoki, rynek pierwotny lub wtórny.